Łamen Show. Siedzę w tym samym miejscu co czwartek, a wyobraźcie sobie, że jest piątek, sobota, niedziela i poniedziałek, czyli czas. Teraz się zaczęło takie triduum paschalne, taka trzydnióweczka, która się kojarzy z naszą wiarą. Najpierw śmierć, taką można powiedzieć bezsensowną, ale na własne życzenie, śmierć na krzyżu, a potem, co właśnie w tych świętach jest najładniejsze, w zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, czyli przełamanie śmierci. I to nas w jakiś sposób ta wiara trzyma i oczywiście jeżeli chodzi o zmartwychwstanie ludzkie, to 99% ludzi nie wierzy w coś takiego, żeby można było zmartwychwstać. W niebo już powiedzmy 80%, w piekło 50%, ja też wierzę w piekło bardzo, bardzo, mam na ziemi nawet bardzo często piekło, natomiast i to takie bardzo gorące piekło, takie opór, opór, opór. Natomiast my zmartwychwstanie bardzo często oglądamy, możemy obserwować w sporcie. W piłce nożnej to jest takie najbardziej klasyczne, że czasami kogoś uśmiercamy, czasami się wydaje coś już kompletnie do bani, kompletnie stracone, kompletnie przegrane. To są te mecze, gdzie się do przerwy przegrywa 0-3, jak Jerzy Dudek z Liverpoolem i jednak wygrywa Ligę Mistrzów. Ja znalazłem zupełnie przypadkowo, bo zajmuję się starymi gazetami, czyli kioskiem z makulaturą. Znalazłem całkiem przypadkowo taki magazyn Mecz, Skarb Kibica. Był taki, było takie pismo, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik. W każdym razie na okładce Marcin Wasilewski. Tu jest Wasyl, opowieść o spełnionych marzeniach. I wyobraźcie sobie, to jest sprzed roku pismo. I przed tym rokiem to Wasyl był tak, po złamaniu nogi, kompletnie w czarnej tak zwanej dziurze, w czarnej dziurze, ale nie kosmicznej, i był w najgorszym klubie, jaki sobie tylko można wyobrazić w Anglii. W tym artykule, zresztą takim sympatycznym, aczkolwiek wspominkowym bardziej, to głównie jest o tym, że Leicester City będzie broniło się przed spadkiem z Premier League, że to generalnie no jest już tak, z tych wszystkich dziur to taka najczarniejsza. No i wyobraźcie sobie, że mija rok i ten Wasilewski, którego pozdrawiam Cię Marcinie, ten sam Wasilewski jest na pierwszym miejscu Premier League i walczy o mistrzostwo Anglii. Ten Wasilewski, którego każdy wyprzedza, którego każdy ogra, którego każdy kiwnie, któremu on nieudolnie próbuje zabrać piłkę, on jest w grupie piłkarzy walczących o mistrzostwo najbogatszej i najlepszej ligi świata. I to jest jeden przykład takiego sportowego zmartwychwstania, co oznacza, jeżeli udało się Wasilewskiemu, który nie miał najmniejszego talentu do zmartwychwstawania, nie miał. On tylko siła, siła, siła. No i jak tu widzę na zdjęciu, jakieś beznadziejne tatuaże, nie? Takie, mówiąc szczerze, haniebne dosyć, bo kolorowe, jak u kobiety, no. Jakiś taki odjazd mega. To widzę drugi przypadek. Mianowicie magazyn przecież o lidze angielskiej, taki fachowy, rzetelny. O tym Leicester, że spada z ligi, a tu drugi tekst, główny, Tottenham, ups, znowu nam nie wyszło. Aż walnąłem tą gazetą, jeszcze raz walnę, mianowicie znowu nam nie wyszło, tymczasem mija rok i ten Tottenham walczy o mistrzostwo Anglii, właśnie z Leicester. Jest na drugim miejscu, ma tylko 5 punktów straty, a ich napastnik Harry Kane jest najlepszym strzelcem w Anglii, czyli generalnie w Europie, i o nim nie ma nawet jednego zdania, czyli on jeszcze przed rokiem, no tam przed rokiem w sierpniu 2014, on przed rokiem jeszcze nie żył, on nie istniał, on po prostu był jak ten piłkarz gdzieś tam na dnie w czarnej dziurze, już będę w kącie i tak dalej. Nie było takiego nazwiska, takiego imienia, nie było takiego w ogóle nazwy klubu Tottenham. A tu nagle okazuje się Harry Kane najlepszym piłkarzem Anglii, a Tottenham walczy o mistrzostwo i będzie walczył do ostatniej kolejki. To tylko taka fajna zachęta, że ten taki mit, religia, wiara w śmierci, w zmartwychwstanie tak naprawdę się sprawdza, się spełnia i bardzo wielu z nas spotka ta łaska, ten zaszczyt, że
uda nam się odbić od podłogi, że uda nam się wstać nawet po najgorszej, najczarniejszej nocy. Tego wszystkiego Wam życzę, przepraszam, tego Wam życzę, żeby nie zabrakło Wam nigdy wiary w siebie. Będziecie wierzyć w siebie, możecie przenosić góry. Stracicie tę wiarę, to mówiąc szczerze, nie zasługujecie na to, żeby zjadać coś więcej niż kartofle. Wesołych świąt.